Cześć, witajcie na kanale Fachowiec TV. W tym odcinku fachowiec zostanie monterem. Temat dotyczy zabezpieczenia przed owadami, komarami, muchami czy innymi insektami, z którymi niekoniecznie chcemy mieć kontakt w naszym domu. Oczywiście metod na to jest mnóstwo, zaczynając od jakichś kadzidełek, a kończąc na kopaniu owadów prądem, ale my skupimy się na metodzie skutecznej i sprawdzonej, czyli po prostu siatka w oknie. Tutaj też mamy kilka opcji. Możemy sobie zamówić pana, który nam to pomierzy, wykona u siebie moskitierę w postaci takiej ramki, przywiezie, zamontuje i po kłopocie. Ale koszt takiego jednego skrzydła to jest minimum 200 zł, czyli jak mamy kilka okien, no to suma już jest poważna. Możemy też sami to pomierzyć, wysłać te dane temu panu, on nam odeśle gotowe moskitiery, zamontujemy, no ale tu suma niewiele niższa. No i mamy trzecią opcję, czyli najtańsza siatka kupiona na Allegro. Ta konkretnie kosztowała 5,99. Od razu odpowiadam pytanie o trwałość takich siatek. A więc ta siatka ma dokładnie 6 lat. Tak wygląda 6-letnia siatka. Najtańsza, kupiona za kilka złotych. Od razu tutaj fachowiec mówi, że poleca jednak czarne czy też ciemne te siatki, ponieważ biała mocno rzuca się w oczy, tak jak tutaj. Ale żadnych oznak użycia nie ma, jeżeli nie zniszczymy jej mechanicznie sami. To posłuży naprawdę bardzo długo. I jak widzicie, jeżeli nie uszkodzimy jej mechanicznie, nic się z nią nie dzieje. Ta też ma 6 lat i wisiałaby dalej, gdyby nie puszczasty przyjaciel fachowca w postaci kota, który wymyślił sobie, że będzie tędy wchodził do domu, no i ją po prostu zniszczył. Także to kolejny argument na to, żeby kupić sobie najtańszą, jeżeli ma się kota, bo jak zniszczy, to też straty nieduże. Także plan na dzisiejszy odcinek jest taki, że demontujemy starą siatkę, montujemy nową. Działamy. Fachowiec spuścił tutaj żaluzję, żeby było coś widać. Siatka już zdemontowana, ta taśma dookoła. Także więc przystępujemy do właściwego montażu. No i pierwszy etap tego montażu to odtłuszczenie tutaj ramy dookoła okna. Tutaj nad uszelką musimy to bardzo dokładnie wyczyścić. Zazwyczaj robi się to za pomocą alkoholu, ale jeśli szkoda Wam alkoholu, no to możecie użyć po prostu jakiegoś płynu do mycia okien. Ten jest akurat z alkoholem, więc nada się jak najbardziej. Etap wbrew pozorom bardzo istotny, bo ta taśma musi się naprawdę mocno trzymać, żeby to ładnie wyglądało, żeby można było odpowiednio naciągnąć tą siatkę. Także całość dookoła za uszczelką dokładnie czyścimy. Rama wyczyszczona. Kolejny etap to montaż samej taśmy dookoła. Jeśli sobie otworzymy to opakowanie, no to mamy tutaj zasadniczo tylko tą siatkę, no i wspomnianą taśmę. Odrywamy sobie tutaj to zabezpieczenie i oklejamy dookoła za uszczelką. Kolejność oczywiście jest dowolna. Ważne, aby to zrobić w miarę dokładnie, aby to się mocno trzymało. Tak wygląda oklejona rama. Ostatni etap, czyli montaż samej siatki. Niektórzy mierzą sobie wielkość tego otworu okiennego i taką siatkę sobie docinają. Ale fachowiec nie jest zwolennikiem tej metody, dlatego że ta siatka jest dość rozciągliwa. No i przy montażu musi być naciągnięta, żeby ładnie to wyglądało. Także i tak ten wymiar nie będzie nam się zgadzał. Cięcia i tak nie unikniemy. Także fachowiec bierze w całości tak jak jest. Zaczyna od jednego narożnika. No i jedzie tak coraz dalej. Na końcu docina i tyle. Także działamy. Zaczynamy sobie od narożnika.
Pamiętajcie, aby było troszkę tego naciągu, bo inaczej będzie wam to tak wisiało i to już wtedy nieładnie wygląda. Troszkę naciągnięte musi to być. I taka zabawa dookoła okna. Zostało poobcinać nam nadwyżkę tej taśmy. Można nożyczkami, można nożykiem. Poddociskajmy. Siatka zamontowana. Zobaczcie, jak to wygląda z bliska. Siatka już zamontowana. Jeśli jej nie widać, to dobrze. Fachowiec mówił, że poleca czarną, bo nie rzuca się tak w oczy. W każdym razie śmiało można powiedzieć, robota wykonana. Czas pracy niecała godzina. Koszt 5,99 i jesteśmy zabezpieczeni przed owadami w domu. Tyle na dziś. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, jak zawsze będę wdzięczny za lajka, subskrypcję. Trzymajcie się. Cześć!